Witajcie drodzy kochani, ja w dzisiejszym filmiku tutaj z ICO chciałbym wam powiedzieć kilka takich produktów, które są bardzo zdrowe, które oddziaływują bardzo pozytywnie na mózg, dodają nam energii, są przeciwrakowe, a więc chciałbym w pierwszym rzędzie powiedzieć, co to jest maka. Maka to jest produkt, który pochodzi z Andów. Maka rodzi się na 4000 metrów w formie takiej bulwy. Ta bulwa jest suszona, odpowiednio mielona i z niej powstaje taka mączka. Dzięki zażywaniu maki po prostu możemy leczyć raka. Jeżeli jakaś osoba ma raka, ma jakiś problem ze zdrowiem, z cyrkulacją krwi, ewentualnie z nerkami, z wątrobą, właśnie jest jakby, ma anemię, no właśnie to polecam właśnie spożywanie maki. Oczywiście z rana, ponieważ spożywanie maki na noc powoduje, że będziemy mogli mieć problemy z zaśnięciem. Także działa to podobnie jak rzęszeń, ale powinna być raczej zażywana z rana, malutka łyżeczka od kawy. Możecie po prostu popić albo herbatą, albo z jogurtem wymieszać i po prostu tą makę po prostu spożyć. To jest właśnie bardzo taka pozytywna roślina. Druga roślina, którą chciałbym wam polecić, to roślina, tak można powiedzieć, wielozadaniowa. To jest właśnie konopia siewna. Konopia siewna zawiera w sobie dużo pozytywnych substancji, antyrakowych również. Polecam dla osób, które mają właśnie, są chore na raka, żeby się mogły albo spożywać tą roślinę bezpośrednio jako w formie szeku, lub dodawać do sałatek olej, który jest zrobiony z konopi siewnej. Dodam, że to jest bardzo dobry, smaczny olej. Można dodać do sałatek z pomidorów, można pokroić inne warzywa, wymieszać, dodać trochę soli i również powstanie bardzo zdrowa sałatka właśnie na bazie tego oleju z konopi. Dla osób, które mają problemy ze skórą, również mogą stosować ten sam olej na skórę, na poparzenia, na jakieś egzemy, na jakieś problemy skórne. Również ten olej z konopi, drodzy kochani, bardzo wam pomoże właśnie w leczeniu takich chorób skórnych. Następnym takim owocem bardzo pozytywnym, wysokowibracyjnym, który wibruje biologicznie na 3000 bowisów, to jest noni, drodzy kochani. Sok z noni możecie dodawać do soku z pomarańczy, możecie dodawać do soku z mango, możecie dodawać do jakichkolwiek innych soków owocowych. Właśnie ten sok wysokowibracyjny z noni. Ja wiem, że on jest trochę taki specyficzny w smaku, ale ten sok, drodzy kochani, powoduje jakby, że nie mamy depresji, że jesteśmy zawsze zadowoleni, jesteśmy zawsze jakby na haju. To właśnie jest to, drodzy kochani, jesteśmy uśmiechnięci, jesteśmy pełni w sobie, pełni szczęścia. No to właśnie ten sok noni, drodzy kochani, bardzo nam w tym wszystkim pomoże. Jeszcze taką rośliną, jako że znajdujemy się w Hiszpanii, chciałbym tutaj podkreślić dla wszystkich osób, które mieszkają w Barcelonie, dla moich kolegów, którzy tam zamieszkują, możecie, drodzy kochani, skorzystać również z drzewa oliwnego. Drzewa oliwne, nie tylko drzewo, które może służyć jako opał, jest bardzo zdrowe, możecie je palić również w swoich domach, ale również liście tego drzewa oliwnego służą do uregulowania ciśnienia krwi. Jak również liście oliwy mają inne właściwości lecznicze, uspokajające, wyciszające. Jest to drzewo również wysokowibracyjne. Ja dodam, że oliwy były sadzone już od wielu tysiącleci na terenie Hiszpanii. Są tutaj drzewa, które mają ponad 2000 lat, a nawet prawie że 3000 lat niektóre oliwy. I właśnie to drzewo już było znane z dawnych czasów, że miało po prostu specjalne właściwości lecznicze. Olej był stosowany również do spożycia, do sałatek. Był stosowany również w różnych dolegliwościach, bólach mięśniowych. Ciało było masowane właśnie dzięki temu olejowi, bo ta oliwa była masowana właśnie w mięśnie osób, które miały jakieś dolegliwości, bóle stawów czy bóle mięśniowe. To właśnie ten olej również pomagał wielokrotnie w bólach stawów. Także, drodzy kochani, jeszcze raz polecam wam olej, który jest duszony na zimno z oliwek, bo ten olej jest najbardziej naturalny, najwięcej minerałów będzie zawierał, ale jeżeli nie macie możliwości, możecie zakupić zwykły olej Wilhen Extra, taki, który można kupić w supermarkecie i stosować go również do sałatek, wszelkiego rodzaju masaży. Możecie go bezpośrednio nakładać na skórę, jeżeli ktoś się opala, również na plaży.
i to nie będzie żadnych skutków ubocznych, jeżeli go po prostu stosujecie. Oczywiście najlepiej jest stosować olej naturalny, tłoczony na zimno, ale już jeżeli nie macie możliwości, możecie skorzystać również z tego oleju, który jest możliwy w zakupie tutaj w supermarketach w Hiszpanii. Także to by było na tyle, co chciałbym Wam powiedzieć na temat roślin, które mają właściwości lecznicze. Jeszcze raz Was zapraszam do zakupu oleju właśnie z konopi siewnej, stosowaniu tej rośliny, robienia herbat, robienie różnych okładów właśnie z tej rośliny, ponieważ jest bardzo, bardzo lecznicza. Była stosowana przez naszych przodków wiele setek lat, nawet tysięcy lat na terenie Polski. Ta roślina była sadzona, ta roślina była wykorzystywana do robienia chleba, była dodawana do chleba. Także to jest roślina właśnie słowiańska i powinna być przez nas po prostu wykorzystywana na co dzień. Właśnie to chciałem powiedzieć, żeby była wykorzystywana, dodawana do chleba, dodawana do ciast, żeby po prostu chleb był zdrowym chlebem i pomagał nam przy zachowaniu dobrego samopoczucia i dobrego stanu zdrowia. Także to by było na tyle. Jeszcze raz Was, drodzy kochani, zapraszam na link pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić aronit mineralny, bardzo zdrowy, odpowiednik na dom, odpowiednik osobisty, chip na telefon, który zabezpiecza komórki. Ja od Ciebie się żegnam i do widzenia.